snuff, czyli tabaka. I z tego, z ich albumu, który nazywa się Lotus, tak jak kwiatek, może to Erotic Sylvia. I to była formacja The Snuff, czyli jakby można było przetłumaczyć to na polski tabaka, ewentualnie snus, to taki rodzaj tabaki do życia. A w studiu witam reprezentację formacji Snuff w osobach. Cześć, dzień dobry. Marku. Dobry wieczór. A, Marku dwie. Dwaj Markowie, tak jest? Okej. Powiedzcie mi, chłopaki, na początek kilka słów o sobie. Kiedy zespół powstał, czyli od kiedy gracie, czy w trakcie tego waszego grania pozmieniał wam się skład na przykład? I czy ta płyta, z której dzisiaj sobie zagraliśmy, płyta Lotus, czy to jest wasze jedyne wydawnictwo, czy mieliście coś wcześniej, jakieś płyty nagrane? To na waszym poradniku kompletny album? Nie, mieli już na przykład Requiem. To był Requiem? Plita jest druga. Pierwsza plita nazywała się Requiem. Mhm. Zespół graje jak grał w południem złożeni, tylko ja myślę, że jeden członek się pomylił. Ja będę mówić po czeski, a Marku będę przekładać. Okay. Dobrze? Marku dwie. Dobra. Marku jedno będę mówić po czeski, a Marku dwie będę przekładać. Także właśnie wymieniliśmy dwa členy. Wymieniliśmy basistu a perkusistu. Mhm. Předtím to byla taková sranda garážová, pak se chtěli už nějak posunout, tak museli se vlastně členové prohodit. Na počátku to byl zespol, že přáteli z jednego města počali grát spolně, hej, mm-hmm. I dva členkové se proměnili i v tým čase, už v té zostavě teraz grajú 5 let spolně, mm-hmm. Hej, i to je druhá plita. Mm-hmm. Pierwsza plita byla zrobena tak, jak viacej amatérská, i druhá plita byla už pod Warner. Pod Warnerem. Mm-hmm. Jaké funkcie pełnicie v zespole? Ja,
Ja jestem menadżerem. A ja jestem wokalista. A wokalista. Okej. Dobra. Powiedzcie mi, po tak, pierwszą płytę z tego co rozumiem wydaliście sobie jak gdyby własnym sumptem. Mhm. A ta płyta pojawiła się w barwach tutaj czeskiego Warnera. Jak doszło do podpisania tego cyrografu z Warnerem, kontraktu? Jak doszło do kontraktu z Warnerem teraz? Tak, to u nas znam, że jesteśmy w radiu i że nie możemy reklamy jako takieś to reklamy robić, ale mamy na Czechy człowieka, który z nami współpracuje i ma naszą agencję właśnie, który w Lośnik, Łukasz Fousek. Mhm. Mu zdrawimy teraz. Zdrawimy Łukasza i cały nasz zespół. A Łukasz prowadzi 11 lat już taka sutiaż, gdzie są młode zespoły. Młode zespoły grają i każdym rokiem masz z tego witiaza. To się nazywa Skuteczna Liga. I z tej Skutecznej Ligi Łukasz ma priateľov na celom Česku i vo Warnerze. Uh-huh. Takže to je také, no, že človek zná človeka i tak, hej, že nebyla to náhoda, že Warner našiel ako uh-huh. snaf, ale trošku sme tomu pomogli, hej, dá sa tak povedať. Uh-huh. I dzięki temu płyta pojawia się właśnie. Tak. Okej. Powiedzcie, jak wygląda skład zespołu poza tobą, Marku. Kto jeszcze jest w zespole? Kto każdy w skupinie jeszcze? Takže, členové, takže já jsem Marek, vokalista, pak máme kytaristu, dva kytaristy, Michala a Tomáše, jeden kytarista Tomáš je můj bratr, mm-hmm. a pak perkusistu Matyáše a basistu Jena. 15 dohromady. Mm-hmm. Czy można powiedzieć, že jest to kapela s wątkiem rodzinnym, skoro są dvaj bracia v zespole? Tak, tak, tak. Tvoříme tam takový jako tvrdý základ. Vlastně jsme zakladatelé kapely. Bratský tandem. Rozumím, že ty, Marku, razem s bratem byliście tymi iniciatorami. Tak. To tak, od tak. Vás se od tego braterského grania zaczęła się historia formacji The Snuff. Tak, tak, tak. Okej, okay, dobra. Co proponujecie, który utwór z płyty, żebyśmy teraz zagrali sobie? No, to je vždy medzi nami boj. Vždy je medzi nami boj, no bo mne sa podoba coś. Ja vybrałem Erotic Silvia, to už graliśmy, trójkę. Tak to už je tretí názor teraz. Dobrý vypier. Dobře, takže Riven, povedzme dva. Dvoječka? Proszę bardzo. Dvoječka. No to lecimy.
była kompozycja Riven formacji Snuff, czyli Tabaka. Marku, czy Snuff to jest pierwszy zespół, w którym graliście, czy też wcześniej mieliście już jakieś doświadczenia muzyczne? Nie wiem, ty z bratem grałeś w jakimś innym zespole, koledzy, którzy są w zespole, grali w innych zespołach? Tak, takže Snuff byly vlastně úplně první kapela jak naše i ostatních členů, co se tam napojili, a jak už jsem vlastně říkal na začátku. Nikdy nehrali, je to tylko jeden zespol. Tak vlastně se začali učit i hrát na všechny instrumenty, já jsem se i učil zpívat, když jsme ze začátkem Snuff. Sranda je, že vlastně jak zespol od počátku oni neznali hrát ani na gitary, ani na perkuze, na nic. Hej. Zrobili non-muzikanti zespol. Hej. Vlastně jsme byli kamarádi jakoby ze skateparku a že jsme říkali, hej, uděláme si kapelu prostě. No, ty tylko gračele, ale to je skateparku. Začalo se od deskorolky. Tak, tak. Okej. Jacy vykonawcy was zainspirowali do sięgnięcia po instrumenty? Jakie kapele byś wymienił jako właśnie zespoły, które dzięki którym graliście, na których się wzorowaliście, no, na których podpatrywaliście pewne pomysły? Takže w tu dobu, co Snuff jako vznikali, tak nás nejvíc inspirovali, prostě žrali jsme vlastně ten starý rock a takhle, takže nejvíc asi jako prostě AC/DC, Judas Priest, ale pak jsme žrali vlastně už od malička metal, takže Korn, Slipknot, tak všechny možný odnoše metalu a rocku vlastně. Rammstein. Taky ten přišel z Honzy. Bolek a Lolek. A prostě vždycky, vlastně každý člen z kapely poslouchal trošku něco jiného, ale všichni jsme poslouchali v podstatě metal, takže jeden poslouchal tamhle přesně New Metal, jeden poslouchal Metallica, Judas Priest, druhý poslouchal Rammstein a nějak se to tak svrbilo a vždycky jsme dávali prostor vlastně každému, aby dal vlastně do toho ten svůj element. Teď asi Marku, aby přeložil trošku. To by bylo na dlouho další pytanie. Já myslím akurát, že tutaj Marek v miarę, že tak powiem, zrozumiale powiedział, že każdy z was słuchał czegoś różnej muzyki tak, i jak gdyby to jest to, co w tej chwili, natomiast było to szeroko rozumiany metal, była i tam i klasyka, i nowoczesne granie, każdy coś wniósł od siebie. Tak. To jest, że tak powiem, czy to jest tak, że utwory komponujecie wspólnie, czy na przykład jest któryś z gitarzystów, to jest ten główny dostarczyciel riffów, że przynosi na próby riff i mówi, dobra, panowie, mam taki pomysł, robimy wokół tego numer. No, většinou to je právě takovou tu demokratickou cestou, že někdo přijde s nějakým nápadem a žádný nápad v podstatě neházíme do koše a vždycky s tím zkoušíme pracovat. Kiedy kto ze spolu coś chce, šedne sebe celý zespol, je to také demokratičné, hej? Keď všetky tak bude, že tak. Keď nie, tak... Skúsime, buď to nie, uvidíme, skúšili sme, ne. A... Tak dá sa povedať, že to všetko tak v zespole robím, že je to demokratičné, hej? Že nikto nie je taký, že líder a povie a tak bude, ale hej? Že proste... Teď, abych teda vytáhnul, zdravím Iena, teď je nejproduktivnější nás bašista, ktorý teď skládá vlastne väčšinu písniček novejch. A za to klobouk dolů, je teď fakt velice produktivní. Najvěncej aktuálně asi Ian bašista. Tak, najvěncej posluch. A či texty tež píšete vzpůlně, či je osoba odpověděná za texty? Většinu textu píšu já a pak právě bašista Ian. Najvěncej v takom tandeme s bašistem Marek i Ian. Povědči mi... Gdzie był nagrywany pierwszy materiał, ten wydany, nazwijmy to amatorsko i czy ten materiał, który tutaj teraz pojawił się w barwach Warnera jako krążek Lotus, był nagrywany w tym samym studiu, czy już to było inne studio? První deska była nahrávaná ve studiu Three Bees, což vlastně menší, ale dobrý studio. Fakt dobrý studio, dobrý lidi, strašně nám s tím pomohli, vlastně jak jsme říkali, jsme byli amatérská kapela, tak tím hrozně nás vytáhli, že vlastně se to CDčko, jsem na to stejně pyšnej, fakt jako prostě povedlo se to na tu dobu, jak jsme to dělali. A Lotus jsme dělali u vlastně takového českého asi nejvyhlášenějšího producenta, Exxon Valdez se jmenuje. A s tím jsme to zpracovali taky, nechali jsme si udělat produkci a dopadlo to tak, jak to dopadlo, no. Pierwsza płyta robiła się w Mięczem studiu, ale zespół i tak stoi za tą płytą, że jest w porządku. I druga płyta nagrywała się w drugim studiu, malo więcej profesjonalnie. Tam jest
ime človeka, Exxon Valdez. Exxon Valdez, taký známejší producent Praze, robila si u neho vlastne pod tým Warnerem. I Čeča plita už je v pláne na rok 2016 i takto Viglunda tam je s, ten producent od Silverlord. Tak ešte musel si rezvýřiť. Ešte to nechceme povedzieť. To na radšej nespoďanka. Tak to bude, kto bude, kto bude pre nás. Budem tady príšte. Na ďalšiu razu. Čiže rozumiem, že práce nad albumem numer 3 sú zaavansované, máte niečo napísané, kilka nových utvorov na nową płytę, natomiast no, na razie tutaj, że tak powiem, nie będziemy wychodzili przed orkiestrę, nie będziemy zdradzali, kto tę płytę wyprodukuje, no żeby nie zapeszyć, tak jak to się tak, mówi. Tak. Okej. Okay. Powiedzcie mi, jak wygląda wasze doświadczenie koncertowe? Czy macie dużo zagranych koncertów, czy jest to, nie wiem, gracie powiedzmy regularne trasy na wiosnę, jesienią, czy jest to, nie wiem, kilkanaście koncertów w roku, kilkadziesiąt koncertów w roku, czy zna was tylko publiczność, nie wiem, czeska, czy również, nie wiem, udało wam się już wcześniej zagrać w Polsce, nie wiem, zagrać w Niemczech, zagrać na Słowacji, czy gdzieś dalej w Europie? Najwięcej se grało w Czechii, logicznie, ale na przełomie lata 2014-2015, teraz będzie to rok, zespół zagrał trasę koncertową z amerykańskim zespołem Il Niño, a tam se grało w Niemcy, w Rakuski, Belgia, Holandia i UK. No i potom od początku roka sme počeli so Snafem tutaj v Polsce grač. S bardzo fajným vašim zespolem, punkovou legendou The Bill. S nimi sme zagrali i pozdravame bardzo chopaku z Billa všetkých, i ich fanov, of course. A s nimi sme dali asi 20 koncertov po celém Polsku, môžeme povedať. Napravde od Žagáňa z levej strony až po Suvalky na pravej strane, fakt, že celé Polsko sme zagrali. No i teraz máme v pláne na 2016 pojademe trasu koncertovú s Corruption. Aniul jest tu z nami w studiu, jeszcze nic nie powiedziałem. No właśnie, przepraszam, bo ja powiedziałem, że tak. Ja powiedziałem tak, że chłopaki tutaj trafili między innymi dzięki twojemu pośrednictwu, ale tak tutaj właśnie jak żeśmy się przywitali, to słowem o tobie nie. Wsparcie takim duchowo-językowe dla chłopaki. Tak, tak. Suflerem jestem dzisiaj. No, on jest nasz pedagogiczny dozor, jak to powiem. Ale tak z naszym pedagogicznym dozorem Aniulem, z jego zespołem Corruption, który będzie miał 25 lat na příští rok pojadom trase po Polsce, tak zagrajeme s nimi, hej, lebo tak sme grali v takom tandeme, že punk i metal, dáš je povedzať, i starý punk, stará punková škola, i new metalová škola vlastne praská, i bylo to fajne, hej, ale ta chemia byla fajná, trošku tam od počiatku už ma sa bali, že jak to bude, lebo punkový fan chce punkový zespol, metalový fan chce metalový zespol, ale napravde, že koncerty byli fantastične, hej, akože fakt, že super rok, tak uvidíme, co bude teraz s Corruption, ja. A na druhej strane potom i polské zespoly, jak s nami grajú v Čechy, hej, že jak sa promieniame. Že... Tak. Staráme sa teraz vlastne nawiązać współpracę. Myślę, tak, że będzie owocna i że pogramy bardzo dużo razem. Okej, okay, panowie, to my tak, teraz będziemy musieli się rozpróć, czyli zrobić... To jest tak, bo ja mam w programie tak zwaną jazdę obowiązkową, czyli teraz tutaj za kilkanaście sekund, że tak powiem, znikniemy, poleci sobie utwór taki, że tak powiem, z zewnątrz stawiony, a w międzyczasie tu będzie się powiedzmy, pojawi jakaś tam reklama lokalna albo coś takiego i potem wracamy i co zagramy jako pierwszy utwór po północy? No, kiedy może tak być, poprosiłem, jeśli możemy Life Essence. Dobra, dziewiątku. To będzie dziewiątka. Za ciebie, Aniule. To będzie dziewiątka. To będzie dziewiątka. Dziewiątka będzie moje ulubione. Tak. Ulubiony utwór Anioła.
4 minuty po północy, słuchacie Rzeźni na antenie Antyradia, a w Rzeźni, o właśnie, zaraz, bo ty powinien, bo ty, tego nie zagrałem, a powinien, jak tutaj panowie są, to powinienem co zrobić, a powinien, bo mamy taki tutaj sygnalik specjalny i właściwie to ja powinienem na samym początku, zanim w ogóle chłopakom otworzyłem mikrofony, to powinienem zrobić coś takiego, tylko niech ja to teraz znajdę, gdzie to się schowało, o właśnie, bo ja z reguły gości witam czymś takim. Bóg w dom, tasak w dłoń, czyli gość rzeźni. Mamy coś powiedzieć? O, i tak to właśnie wygląda. Formacja Snaf, czyli Tabaka. Gości dzisiaj tutaj w studiu w rzeźni. My posiłkujemy się tutaj nagraniami z ich drugiego albumu Grążka Lotus. Jak rozumiem, na okładce jest tytułowy kwiatek Lotus. Ale Lotus kojarzy się z łagodnością. Natomiast ten tutaj wasz kwiatek na okładce jest taki, bym powiedział, krwiożerczy, zębaty. Mhm. Tu stałamy się k tomu, co ten Lotus vlastně znamená. A Marko, to teda budu muset si s tím poprat. Víš už, o čem to je? Že to je vlastně téma celý té desky, je, že vlastně Lotus je metafora, vlastně personifikace na dívku, která je vlastně unesená do zahraničí pro obchod s bílým masem. V krátkosti to takhle řeknu. A vlastně Lotus roste v bažinách a v hnusném prostředí, ale je to krásná kytka. A tak to je vlastně myšleno na tu dívku, že ta dívka, ač je v hnusném prostředí, v těch nechutných podmínkách, tak si pořád drží svoji krásu a má tu krásný, prostě ta krása se pořád zůstává. Potřebujem Google Translate. Ne, je to o tým, že Lotus je jako bardzo piękny kvet, ktorý rośnie v nie bardzo pięknym przyrodzie, jakože keď je v tom jazere, a je to jako metaforičně dziewczyna, która była wzięta z domu i wzięli ją na biznes z prostytucją. Mm-hmm. Także właśnie idzie o to, że to jest ta piękna dziewczyna w całym tym niepięknym świecie. Czy po prostu niewinna istota wrzucona w taki brudny, ohydny świat. Tak, i za to jest można i ten Lotus taki, jak ty mówisz, zębaty i krwawy. Lados to bez Google Translate. Powiedzcie mi, czy jest sporo kapel, które, czy jest, są jakieś kapele w Czechach, nie wiem, czy macie zaprzyjaźnione zespoły, takie, które grają podobną muzykę do waszej, z którymi na przykład, nie wiem, możecie grać wspólne koncerty, nie wiem, właśnie, czy u siebie w rodzinnym mieście, czy na przykład zapraszać się, że, nie wiem, oni są z Koszyc, nie wiem, czy tam skądś i to zróbmy koncert u was i potem my was zaprosimy do siebie. Jak to w ogóle, jak sobie organizujecie koncerty? W zasadzie market jest jak i w Polsce, ten sam. I to funguje normalnie, jako w zespole współpracują na tą swoją levelu. My mamy zespoły takie bratskie, możemy powiedzieć, które mamy radzi. Ku przykładu w ramcy, albo w ramach Słowacji, Czechy, ku przykładu teraz grają mi z zespołem The Paranoid, z którym myślę, że pójdziemy i potem w tej wspólnej trasie właśnie z The Corruption, tak na českej i na slovenskej stronie chcemy zrobić wspólne koncerty z Paranoidem i na polskiej stronie właśnie z tym Corruption, także to jest takie normalnie, ano, funguje to tam za ciebie, jak to zespoli wam się to na českej to scenie. Právě moc jako nejde říct, jako co se nám jako podá, my to máme právě takový už, jak jsme se vlastně o tom bavili, že se tak jakoby pohybujeme, no vlastně oscilujeme mezi těma různýma stylama, takže vyloženě se neřádíme do hardcoreu, vyloženě nejsme ani metalcore, ani hard rock, takže by se tam vyloženě měli nějakou stejnou kapelu, to se nedá říct, no. To fakt asi nevím. Keď běžeme offline, povím pravdu. Tak to mě zajímá taky. Snažíme se být malinko diplomatičně, hej, no ale Pravda je taká, že zespol The Snuff má ambície netylko na Slovensku, my na českém scéně ostač. Mm-hmm. Gralo še za granicami, graje še za granicami, teraz plánujeme trasu koncertovou na druhý i na třetí měsíc v Němcách, Škandinávii i UK. To je to, co můžeme povědět. Nechceme povědět jména promotérov, jména ľudí, s kým budeme robiť, alebo nebudeme robiť plite, ale naše ambície jsou trošku większe, jak je Česká i Slovenská republika. Hej. Možná i to je, že prečo tuto je zmečnější. Prostě grajeme v Polsce,
dôvodem, prečo gráme v Polsce, nie je tylko kariéra. Dôvodem je i to, že u vás v Polsce ľudí sa radi bavia. Hej, nás to baví byť vo vašich kluboch. Je tu super atmosféra. Pozdravujem všetkých fanov do posledného. Najviac sem Violetu Glitu. Tak, Glitovi. Ja sem Glitovi, to sú naši fanatickí fanovi, ktorí prijadú mi teraz do Pragy. Uvidíme ich v Praze, hej. Takže poznávame nové sviaty, poznávame nové kraje i uvidíme, jak to bude, že? Ja na tej Slováci Čechy tak potanie, no. A povedzte mi, či graliście do tej pory tylko, powiedzmy, takie koncerty klubowe, czy też na przykład zdarzyło wam się brać udział w festiwalach takich, nie wiem, większych, openerowych, takie, które się latem odbywają, czy też, nie wiem, właśnie w takich koncertach halowych, nie wiem, hala na 5-10 tysięcy osób. No, takže vlastně většinu hrajeme po těch klubech, že jo, prostě menší klubíky, to taky rádi, prostě atmosféra, že jo, lidi se baví, ale pár větších vlastně jako festivalů jsme taky dali na český úrovni, Masters of Rock, jestli to něco bude říkat, plus Rock for People, tam jsme taky hráli. Plus ty klasiky jako Bažin Firefest, Jam Rock, plus potom menší nějaký metalový prostě. Samozřejmě u Prahy. Přesně tak, potom plus nějaký prostě takovýhle menší festivalky, ale spíš si myslím, že jsme taková ta klubová kapela, která se spíš hodí, jakože udělá atmosféru. Ale keď tak můžeme povědět, v Češanove by jsme měli zagrač, tak, což je tak, druhý tak. Váš největší festival, tuto je v Polsce na příštím roce, 18.8., to myslím na čtvrtek vychodí. I potom ešte jeden festival, bardzo fajný váš tu, ale zase potom na offline, lebo to sú ešte veci, vieš, pokiaľ pracujeme, pracujeme, mm-hmm. Hej, potom jak to benže ako čisté a jasné, no tak to dáme všetko na stromky internetové, že? Tajnustkáři. No, tajnustkáři. Pár razy tutaj vzpomnieliście coś o koncercie v Pradze, to poproszę teraz więcej szczegółów, bo to chyba nie za długo ten koncert będzie. Tak, no, będzie 22. teraz 12. Je to 24. finál VOŠP, Veľká okresná švetnej pomoci, organizátor Přištaneku Woodstock. I je to charitatívny koncert, s ktorým, kde budeme mať, organizátorem je SNAF a našimi gošťami bandom Clock Machine, polský ze Spol Barzo Fajný z Krakova, i keď pop taký malovencem grajom, ale podobá sa nám super ze Spol bandom tam Bimber Poland, což je zespol, že som profesionálni muzikanti z vencej polských zespolov tak poskladaný, takže na nich sa tešíme barzo na ich show, na Bimber Poland. Potom to máme naši gošči Nostromo a ich skôr z Čechy, no a snav tam samozrejme benže. Nemám nadzeje, že to benže barzo fajná charita, že vendom jakéžto peňožky pre dobré řeči a že naši priateľa ešte dobře zabavia u nás v Praze, že všem benže podobač. No. Mm-hmm. Dobre, co teraz zagramy jako ilustrację, jako przerywnik do naszej rozmowy? No ja, keď môžem, zapytam się Aniola, co by Aniol chciał, żebyśmy zagrali. Aniol, był, poprzedni numer to był mój właśnie. Ja, który lubię bardzo. To się ciebie się tylko jeden nasz utwór podoba, hej? Nie, ale to mój ulubiony, także już tak dalej. Zagrałem Left for Wolves. Left for Wolves. Okej, Left for Wolves. Okej, czyli dziesiątka. Dziesiątka, tak. Dobra, to lecimy. We'll be right back.
Słuchajcie, Rzeźni na antenie Antyradia, a w Rzeźni gościmy formację Wesnaf, czyli Tabaka, i rozmawiamy sobie tutaj o ich działalności. Nie zapytałem jeszcze o jedną rzecz. Czy macie na koncie jakieś teledyski? I czy w ogóle w dzisiejszych czasach, kiedy jest taki, nie wiem, no właśnie, jak można by spojrzeć dwojako? No bo jest internet i tak naprawdę teledysk, w który władujecie pieniądze, za chwilę pojawi się w internecie, jest dostępny wszędzie i tak, ale z drugiej strony, no jak on się pojawi wszędzie, to jest promocja. Czy w ogóle, na przykład, nie wiem, w Czechach, na Słowacji są stacje telewizyjne, są programy muzyczne, gdzie można w ogóle przyjść z teledyskiem i taką muzykę puścić, no bo w Polsce praktycznie takiego rockowego czy metalowego programu telewizyjnego nie ma. No, w Česku je to dost podobný. Vyloženě jako rocková televize nebo metalová televize tam není, protože někdo to nedělá, protože se to někomu nevyplatí, že jo? Prostě nejsou v tom peníze, že jo? Protože frčej popový, takže s nějakou komercí nebo s nějakýma rádiama to je velice těžký. Myslím si, že tady máme teď konkrétně větší rádiový úspěch než v Česku. Protože... Má Marek pravdu v tom, že nemáme konkrétne metalovú, alebo nemáme konkrétne rockovú akože televíziu, ale som u nás muzičné televízie, môže, akože je tam jakášto možlivosť prezentácie, ale každá muzičná televízia má šéfa a šéf má svoje záujmy, hej, to znamená, že kde zagrajú, kde nezagrajú. Co se týče teledisku, dnišaj nie je možné ignorovať silu internetu, hej, takže samozrejme a napravde nájdeš naše songy na serveroch znajomých, nepotrebujeme govoriť, každý zna, co sebe púšti doma, a máme tam i nový teledisk teraz, ktorý sme robili k Live Essence, to byla tá vlastne ten útvor, ktorý byl predposledným. Mm-hmm. K tomu je nový teledisk z festivalu rokování. To sme robili teraz. Live sound. No, takže kto by chcel vidieť a vlastne čuť, jak se čuje naživo vlastne Snuff, tak môže to poglądať na YouTube pod Live Essence The Snuff i to tam nájde. Som tam i staršie útvory, staršie teledisky, ale môžeme povedať, že tento teledisk už Zespol berie ako profesionálny teledisk. Je to teledisk, ktorým sa vlastne Zespol prezentuje i smerom. No a ten je hlavne na YouTube, i keď ho grali i mainstreamové televízie teraz v Českej republike, hej. Takže gral še, ale nebyla to, že roková, alebo speciálne metalová televízia, vžala to normálne, ak vy máte televízia Polska, ku príkladu, tak to vzala normálne mainstreamová televízia, gralo še to normálne mešonc v mainstreamovej televízii, hej, ale hlavná sila je dneska internet. No to fajne, bo u nás muzyka, že tak poviem, v televízii publicznej, to sa nám skôr pojavia v Teleexpresie u Marka Sierockiego, 30 sekúnd, či tam 15 sekúnd teledysku. I to jest właśnie muzyka w polskiej publicznej telewizji, a jeżeli już jest w ogóle jakaś muzyka, to przychodzą jakieś takie, nie wiem, popowe formacje do programów śniadaniowych tam rano, co jest takie, one są takim dodatkiem, coś tam musi pobrzęczeć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mówimy tak, że z programu by miały na czym polecieć napisy końcowe. Tak, na przykład. Gdzie was można znaleźć w internecie? Macie stronę, czy tylko na przykład Facebook? Mamy stronę internetową, to jest www.thesnuff.eu. Mhm. Potem nas może znaleźć na Facebooku, TheSnuff, Facebook, normalnie. No i potem na żywo. No macie też kanał na YouTubie, tak? Bo wspomniałeś, że... I mamy kanał swój na YouTube. Tak, swój kanał. No. TheSnuff Official. Mm-hmm. Ale jakže Zespol je z mlody, takže ešte tam není akože milión tvorov, ale tak pomaly, že ako... Posledný má asi mešonc, takže zaprašame, poglądajte. A na Twitterze čvirkáte? Máte kanál na Twitterze? Či ešte nie? Na Twitterze? Nie, ale Instagram. Instagram. To ešte fotečky na Instagram. Tak, na fotečky. Okej. Okay. Wspomnieliście, że lubicie grać u nas, bo odpowiada wam to, jak się bawi polska publiczność. To co, u was, nie wiem, w Czechach to co, ludzie stoją i patrzą, czy piją piwo i patrzą, czy... Asi trochę tak. Je to, że właśnie, není to, že v Česku by byli lidi jako špatní, ale to, co neznají, tak hnedka na prvníkrát jako prostě lidi na to nezapařej, což je ten rozdíl, že tady v Polsku, když se zahrajeme poprvé, tak lidi rovnou na nás pařej. V Česku, když to neznají, tak se spíš koukají, objevujou, rozeznávají, co to tak je, ale hnedka na první koncert na tebe nezapařej. Ty, jeżeli dobře zrozumím, to ten Čech jak nezná, to se nebaví, tak? Tak, Čech jak nezná, to se nebaví, ale není to také jednoduché, ani keď zná. Hej, jako české publikum je
przyjadą, oni poglądają, oni się będą bawić, ale u was kluby wybuchną. To jak jakby się tam wzal bombu, chodził do klubu, a wszystkie się bawią. To jest proste, cítiš tu energiu z toho klubu, hej, tu máš 5 ľudí v klube a 5 ľudí ti rozbije celý klub, proste zrobí ti fantastičnú atmosféru, hej, mali sme mega koncerty, kde bylo 25 ľudí, hej, a proste si rád, že si byl na tom koncerte, je to fakt akože, sú to také trošku tie rozdiely, hej. A potom, dobře, že tu vás pije, dobře, že tu vás žije, no. Mám nadzej, že i vám vše podobá ako vašim ze spolu mu nás, hej, tiež, keď máme ako svojich goši, tak probujeme tak, aby každý bol spokojný, hej, ale... Zobaczymy. No dobrze, panowie. To teraz tak. Rekapituluję. 22 grudnia robicie w Pradze tak koncert w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak? Pracujecie nad trasą, którą zagracie z Piotra zespołem, z Corruption, tak? Plus jeszcze tam formacja Paranoi, tak? I to będzie przyszły rok. Tak? Tak. Okej. Okay. Takie są wasze plany. Wspomnieliście też na początku, że jesteście dosyć zaawansowani w pracach nad następcą Lotusa, że jest już wybrany producent, ale dopóki, że tak powiem, nie będzie podpisany papier, no to nie chcecie, że tak powiem, tutaj, jak to się mówi, chlapać łozorem, kto to będzie. Gdyby się robił producenta Madonny, też by się nie chciała, by się to znała. Dopiero to nie będziesz na papierze. By the way, nie to producent Madonny. Okej. Okay. Przynieśliście też ze sobą coś dla naszych słuchaczy, tak? Ano, plitu. Dobrze, moi drodzy, to teraz będzie tak, zanim ja się z zespołem pożegnam, to powiem o co chodzi. Otóż, będziecie mieli, powiedzmy, no, zaraz, najpierw, o, muszę tutaj mojej kostki asystentki wyciągnąć. I uwaga, co ja tu będę? 6 nie. 1 też nie. 2. Od 11... Do 66. Tak będę was kodował. Już mówię, o co chodzi. Będą słuchacze dzwonili, będą pisali maile, będą pisali na Facebooku, na prywatnych wiadomościach i ja im będę nadawał cyferki od 11 do 66. Mhm. I po 10 minutach rzucę kostką i to, co wypadnie, sprawdzę, czy akurat jest taki numerek dla tej osoby i dla tej osoby będzie płyta, którą macie dzisiaj ze sobą. To jest fair. Fair. Tak? Urczycie fair. Czyli kości zadecydują. Dobrze, panowie, w takim razie dziękuję wam serdecznie za wizytę. Teraz tak zwane ostatnie słowo dla was. Możecie pozdrowić, nie pozdrowić, posłać komuś grubsze słowo, jak wam się naraził. No i oczywiście wybrać numer, którym się pożegnamy. Także pozdraveni, asi zdravíme. Do Česka, Lukáše Fouska hlavně a náš management a všechny, co za námi stojí, zdraví ostatní kluky z kapely. Já bych som, jestli můžem, pozdravil v prvom rade všetkých fanov, ktorých máme, do posledného, každého jednoho fana. Bardzo by som chcel poděkovat ještě raz ze spolu The Bill, s kterým jsme zagrali, bardzo by som chcel poděkovat ze spolu Corruption, s kterým zagrajeme. Jeden speciální pozdrav Štefanovi do Bratislavy. I czym się żegnamy? Jaki utwór wybieram na do usłyszenia? Tam jest taki ładny Bokstein. Bokstein. Dobra. A ja, moi drodzy, czekam na wasze zgłoszenia. Imię, nazwisko, adres, jeżeli dzwonicie spoza Warszawy i 22 58 33 555, rzeźnia@antyradio.pl albo prywatna wiadomość na antyradiowym Facebooku. Czas start 10 minut. Przez 10 minut zbieram, zapisuję was właśnie na płytę Snuff, na krążek Lotus.
była formacja Snuff, czyli Tabaka, która była naszym dzisiejszym gościem. Ja przypominam, że jeszcze przez 6 minut przyjmuję wasze zgłoszenia i nadaję wam cyferki od 11 do 66 i potem wśród tych, którzy się zgłoszą, dzisiaj bez pytania, tak po prostu wylosujemy podpisany, podautografowany egzemplarz właśnie Lotusa, z którego sobie dzisiaj tutaj zagraliśmy kilka numerów. No dobrze, a u nas co? A u nas będzie amerykańska formacja Twitching Tongues i z płyty, która nazywa się Disharmony. To jest krążek, który pojawił się